Wam mówiłem. Dzisiaj jest sobota, 26 lutego. I zrynne ścieki dalej na ulicę. Zalana cała ulica, pomimo nie ma deszczu, pomimo że nie ma deszczu. A zobaczcie, tutaj obok jest hotel Gołębieski. To co widzicie, więc same centrum Białegostoku. Ale to, że obok jest hotel Gołębieski, to pół biedy, że tak to wygląda. W sobotę wieczór można się pobawić. Enea, przepraszam. Ci, co kupili elektrociepłownię w Białymstoku. Ale najlepsze jest to, że dosłownie tuż obok mieści się białostockie WTC, czyli ten biały budynek, który widzicie dzisiaj już niepodświetlony w barwach Ukrainy. To jest główna siedziba Urzędu Miasta na ulicy Słonimskiej, bo to jest skrzyżowanie ulicy Warszawskiej, Pałacowej i właśnie Słonimskiej. Więc przy samym Urzędzie Miasta Białegostoku, tak jak Wam pokazywałem, ścieki leją się na ulicę. I z tego co wiem, to Straż Miejska, Policja przyjeżdżała tu wielokrotnie. I nic, i codziennie, jak widzicie, jest to samo. Byłem tu w piątek. Ścieki wyciekały z tej posesji na ulicę. Jestem tutaj dzisiaj. Ścieki też wyciekają z tej posesji na ulicę.